Cześć, postanowiłam nagrać drugi filmik na temat mojej operacji piersi, ponieważ faktycznie pojawiło się dość sporo pytań na tematy, których nie poruszyłam w pierwszym filmiku, ale też pierwszy filmik był na trochę innym poziomie, jeżeli chodzi o moje youtuberskie umiejętności, także chciałam stworzyć coś, co będzie troszkę bardziej przyswajalne i miłe dla oka i ucha. I też wykorzystuję fakt, że od mojej operacji minęły 3 miesiące i mogę teraz spojrzeć na pewne rzeczy trochę bardziej obiektywnie. Ja zrobiłam operację liftingu piersi, dlatego że zrzuciłam 32 kg i to odbiło się na wyglądzie właśnie moich piersi. To była operacja bez pomniejszania biustu, ani też bez powiększania, więc ja też nie mam implantów. Bardzo dużo osób pytało mnie o nazwisko chirurga, który wykonał moją operację i był to Łukasz Drozd, który przyjmuje w swojej klinice w Katowicach. Wstawię Wam tutaj jego Instagrama, żeby nie było wątpliwości, że to jest właśnie on. Za samą operację zapłaciłam 16 tysięcy złotych, z tym, że trzeba było wcześniej wysłać 2 tysiące zaliczki, a 14 tysięcy mogłam dosłać 2 tygodnie przed samą operacją. Na pierwszą konsultację umówiłam się dzień wcześniej przez znany lekarz, a na termin operacji czekałam 4 miesiące. Jeżeli macie regularne miesiączki, to warto jest pamiętać o tym, kiedy zapisujemy się na dzień wykonania operacji, ponieważ podczas zabiegu nie wolno mieć miesiączki. Można to też zrobić tak, jak ja to zrobiłam, czyli tabletkami antykoncepcyjnymi, po prostu wyregulować sobie tak okres, tak zamanewrować, żeby w dniu zabiegu nie było miesiączki. Przed operacją miałam jeszcze drugą konsultację i na niej miałam robione USG piersi oraz pobierane wyniki do szczegółowych badań przed operacją. Można to zrobić u siebie w mieście rodzinnym i po prostu dosłać klinice wyniki z krwi. Natomiast po operacji mamy dwie obowiązkowe wizyty kontrolne. Jest to pierwsza po 2 tygodniach, a druga po 3 miesiącach. Jeżeli chodzi o okres rekonwalescencji po operacji, to ja sobie wzięłam 2 tygodnie, zanim wróciłam do pracy, ale już teraz to wiem, że to było zdecydowanie za wcześnie i jeżeli miałabym cokolwiek doradzać, to powiedziałabym, że warto jest wziąć 3 lub 4 tygodnie po prostu, żeby dojść do siebie. Kolejne pytanie, które pojawiało się bardzo często w komentarzach czy wiadomościach prywatnych, to czy to bolało? No i na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, bo właściwie to po samej operacji cały czas pielęgniarki podłączają kolejne kroplówki przeciwbólowe, więc tak naprawdę bólu się w ogóle nie czuje. Jedyne co po operacji się czuje, to taki ścisk w całej klatce piersiowej, ograniczenie ruchu i też takie troszeczkę szarpanie, bo ma się ten stanik, który jest uciskowy, więc już jest taki ścisk. Ma się świeże cięcia, świeże szwy, no i też wszystkie te plasterki, które są w środku, które też ograniczają jakoś ruch. Więc bardziej jest to takie szczypanie, takie ograniczenie ruchu, taki ścisk, niżeli faktyczny ból. Po wyjściu z kliniki dostaje się receptę na 3 dni na leki przeciwbólowe, ale ja po 2 dniach już przestałam je brać, po prostu nie czułam takiej potrzeby. Jeżeli pojawiał się ból, to pojawiał się tylko miejscowo i tylko na chwilę. Bardziej był to taki dyskomfort i właśnie takie uczucie, że po prostu mamy ograniczony ruch i coś nas troszeczkę szarpie i ciągnie. Myślę, że to też bardzo mocno zależy od organizmu i od progu bólu danej osoby, ale ja nie zapamiętałam tego jakoś bardzo strasznie czy traumatycznie. Jeżeli chodzi o cięcia, to też nie jest takie oczywiste, bo one się różnią przy liftingu piersi i przy powiększaniu piersi. Także ja mam w sumie 6 cięć. Są to 2 poziome cięcia pod każdą z piersi. Do góry, do sutka 2 pionowe. No i na około sutków. I to jest dlatego, że naciągając tą pierś, te sutki by się powiększały, także oni musieli je zmniejszyć i je naciąć. Samo gojenie tych cięć też pewnie będzie zależało od organizmu, ale moje cięcia już po miesiącu zaczęły wyglądać tak całkiem ładnie i to, jak wyglądały sutki, też zaczęło się zmieniać właśnie gdzieś tak około miesiąca, już zaczęły wyglądać tak jak dawniej. I też to powiem, bo dużo osób mnie pytało na temat gojenia. Piersi bezpośrednio po operacji są napuchnięte i ta opuchlizna utrzymuje się gdzieś tak koło 4 do 6 tygodni. Sutki też pozostawiają wiele do życzenia, także one zaczynają ładnie wyglądać też koło 4-5 tygodnia. I same cięcia też zaczynają wyglądać ładnie dopiero koło 4 tygodnia. No a jak to wygląda po 3 miesiącach? Po 3 miesiącach te pionowe cięcia są najmniej widoczne, bo są bardzo wąskie i momentami nawet w ogóle niewidoczne. Te pod piersiami są najbardziej widoczne, bo mają najbardziej intensywny taki różowo-czerwony kolor i też są najbardziej szerokie. No a te cięcia na około sutku
ośrodków są widoczne, ale też nie aż tak bardzo i też jako pierwsze pewnie znikną, ponieważ to jest taka skóra, która po prostu łatwo się tam zagoi. Gorzej wyglądają takie newralgiczne miejsca, gdzie krzyżują się te cięcia, właśnie taka litera T powstaje pod piersią i w momencie, kiedy właśnie też się styka z tym cięciem z sutków. No i też zostałam poinformowana, że te miejsca będą się trochę gorzej goić. Jeżeli chodzi o same szwy, to one nie będą wyciągane, ponieważ to są szwy samorozpuszczalne i one do 6 miesiąca będą się powoli rozpuszczać. Według zaleceń kurację przeciwbliznową należy wprowadzić w życie 2 miesiące po zabiegu, czyli ja już w sumie od miesiąca ją stosuję, no i ma ze mną pozostać jeszcze przez 5 miesięcy, tak żeby w sumie to było pół roku. Zostałam pokierowana w klinice, by kupić plasterki przeciwbliznowe Sutricon i one mają docelowo starczyć na 3 miesiące. One są dość szerokie, więc można je spokojnie wycinać nożyczkami na węższe paski, tak żeby dostosować je do szerokości blizny. Z nimi jest tak, że jeden plasterek starcza na 5 dni, ale codziennie trzeba ściągać taki plasterek, iść normalnie pod prysznic się wymyć, później osuszyć bliznę i z powrotem go nakleić. Natomiast jeżeli chodzi o pionowe cięcia i te naokoło sutków, to polecono mi taki żel do blizn Veraderm. On jest bardzo gęsty i bardzo lepki, więc jak już go nałożę, to nakładam na niego chusteczkę, tak żeby mi nie pobrudził żadnych ubrań. Jeżeli chodzi o stanik pooperacyjny, to ja wcześniej musiałam podać swoje wymiary, także ja kiedy się obudziłam z narkozy, to już obudziłam się właśnie w tym staniku. Drugi musiałam sobie sama dokupić, ponieważ taki stanik trzeba nosić przez co najmniej 3 miesiące, więc żeby zachować higienę i móc sobie wyprać jeden, to trzeba dokupić sobie drugi, bo takie staniki trzeba nosić 24 godziny na dobę i ściągać tylko przy myciu. Chirurg zaleca, żeby nosić ten stanik przez 24 godziny na dobę, przez kolejne 3 miesiące, ale też zaznaczył, że fajnie by było po prostu nosić go jeszcze przez kolejne 3 miesiące, czyli przez w sumie pół roku, tak żeby te piersi dobrze się ułożyły. Z tym, że jak już miną te pierwsze 3 miesiące, no to te drugie już nie musi być zastosowana zasada 24 godzin na dobę. Pokażę, jak wygląda ten staniczek właśnie pooperacyjny. On jest taki fajny, że się go łatwo da rozpiąć. Zakładamy go przez ramię. On tutaj też ma taką regulację, jeżeli chodzi o ramionczka. Ma dwie zapinki. O, w sumie tak to wygląda. I już. I tak to wygląda i taki staniczek właśnie nosimy przez 3 do 6 miesięcy. I to jest fajne, bo to jest ułatwienie w razie, gdyby trzeba było szybko po prostu sprawdzić, czy wszystko jest z piersiami ok, czy nie trzeba przypadkiem zmienić opatrunków. Kolejną rzeczą jest leżenie na brzuchu i pozycja, w której śpimy. No więc bezpośrednio po operacji nie ma możliwości, żeby spać w innej pozycji niż na plecach. Więc do 2 miesięcy po operacji mamy zakaz leżenia na brzuchu. Jeśli ktoś nie lubi spać na plecach, to już po kilku dniach można spać na boku. Z tym, że problem jest taki, że przy każdej próbie zmiany pozycji zaczyna nas to wszystko tutaj troszeczkę ciągnąć i szarpać, więc nie ma możliwości, żeby ktoś po prostu zmienił pozycję przez sen. I ja do drugiego miesiąca spałam cały czas na plecach, teraz dopiero pozwoliłam sobie spać na boku. No i teraz ostatni temat, czyli sport. I ja już na pierwszej swojej kontroli, czyli po 2 tygodniach, dostałam pozwolenie na bardzo delikatne rozciąganie i delikatną jazdę na rowerze stacjonarnym. Dostałam też karteczkę z zaleceniami, w której właśnie był opisany temat sportu i przez pierwsze 2 miesiące nie wolno jeździć na zwykłym rowerze w terenie. Przez pierwsze 3 miesiące zakazana jest siatkówka, koszykówka, bieganie i skakanie, a przez 6 miesięcy mamy zakaz na jazdę konną. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat, ale jeżeli czujecie jakiś niedosyt, macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to możecie do mnie pisać w wiadomościach prywatnych na Instagramie, na Twitterze, również tutaj w wiadomościach, a nawet też dostałam maila. Także jeżeli mam chwilę czasu, to odpowiadam na te wiadomości, więc można do mnie śmiało pisać. Bardzo dziękuję Wam za spędzony ze mną czas. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia i skomentowania tego filmiku. No i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa.